Dzień dobry, witamy serdecznie tych, którzy wybierają się na bieg azotowy, a że to będzie bieg azotowy tutaj właśnie w tym miejscu, 9 jutro, zapraszamy serdecznie, takie są medale, myślę, że to warto zobaczyć, warto przede wszystkim pobiec, mamy dystans 10 km, czyli biegowe Grand Prix, Kędzierzyna Koźla na 2022 rok, a później start za 15.11, start biegu na 5 km. Na razie trwają przygotowania, zobaczmy co się dzieje z pakietami startowymi, bo Dyszka startuje o 9, nie zapominajcie, ponieważ Dyszka startuje o 9. Tu są medale oczywiście, tu są medaliki, no a tu mamy taką grupę działaczy, społeczników, Bądź Eko i Chroń Środowisko, to jest Agnieszka, Magda i Zbyszek z Zadrożni. Oni nam tutaj pracują mocno, są zrzeszeni w dwóch klubach sportowych, Kaziołek oraz Los Pondek. I ćwiczą na co dzień, biegają, jeżdżą, prawda, i tam czasami popalą papieroska. Tak to wygląda, nie? Biuro zawodów na 10, biuro zawodów na 5, szatnia damska, szatnia męska i depozyt. To wszystko się będzie działo tutaj właśnie w tym miejscu. Start, gdzie stoi czarny samochód i tu będzie brama startowa, grzybek, dekoracja. No a tam cała scena i zabawa do białego rana, bo Dzień Chemika jutro się rozpoczyna. Właściwie zostańcie z nami, bądźcie do końca.